No więc gadaj! Gadaj, co wiesz! Dobrze. Powiem. Słyszałeś o... muchomorku? Sukces murowany. Jak sraczka po śliwkach z wodą. No i mały się chyba sfajdał, bo to nie ode mnie tak śmierdzi. Para dam. Nie no, para jobków. Ech, hajkart. Tak, z których poczniecie po dziurki w nosie. Cukierek albo sinus. Dobra, masz pan wszystkie cukierki. Idź mnie pan stąd. Ja mam żonę i dzieci. Pójdź pan do sąsiada. On jest matematykiem. Czy nadzwoniłaby się do egzorcysty? Jestem fachowcem, ale mogę spróbować. O co dokładnie chodzi? I dlatego chętnie oskarżę każdego z was. Lepiej zadzwoń do Szymona. Jakim debilem musi być mąż, żeby w jesień robić z domu upośledzone Boże Narodzenie? To ja je rozwiesiłam. Mąż już z nami nie mieszka. O kurna. A ja przez tę srebrną farbę nie połapałem się, że to plastik. I co teraz, tępy chuliganie? Nie do rozwoju jedne. Tak, kiedyś to było. W waszym wieku byłem. Grywaliśmy w kantorku z kolegami. Każdy papierosek w buzi, wódeczka, karty z gołymi babami, na stole pieniądze. I nagle weszła pani wychowawczyni. Z niewiadomych powodów była. No, jakoś niepocieszona. Żegnam. Jakaś dziwna szpara. Myślicie, że Wacek mógł do niej wejść? Niestety. Ale coś z papryczki dalej było na jego palcach. Jak się pewnie domyślasz. Orzeł zmienił się w Feniksa. W dupie mam te twoje ziarna. Trochę niewygodnie, wiem. Dzień dobry, nazywam się... Chłoper. Czy zastałem panią Jankę? Dzień dobry. To ja. Przyszedł pan z myślą o moim Wacku? Przecież Janka to damskie imię.